formuła walki MMA, kategoria wagowa 77 kg. Głównym sędzią tego pojedynku Tomasz Jeruszka i zaczynamy drugi pojedynek dzisiejszego wieczoru. Tak, Kamil Firlajczyk, spodenki niebieskie, Jakub Lubas, spodenki różowe. Oj, kopnięcie w krocze. I znów druga walka i rozpoczynamy tym samym. Oczywiście nie było to umyślne, to się zdarza w walkach. Ale z tego co wygląda, to bardzo mocno Jakub Lubas ucierpiał. Tak, on się wręcz nadział na tą jego nogę. No i zobaczymy, w jakim czasie dojdzie do siebie zawodnik z Kędzierzyna Koźle. Miejmy nadzieję, że będzie w stanie kontynuować ten pojedynek, ponieważ no, walka zapowiadała się świetnie i całe trybuny na to czekały. Sędzia jeszcze tutaj zwraca uwagę Kamilowi, żeby odszedł do narożnika neutralnego, aby nie rozmawiał ze swoimi head coachami. Ale już się uśmiech pojawił na twarzy Kuby Lubasa, więc pewnie zaraz ten pojedynek zostanie wznowiony. Dokładnie tak. Kuba to prawdziwy fighter, zresztą tak samo jak Kamil. Oni tutaj nie przyjechali, żeby wejść i wyjść, a stoczyć naprawdę krwawą wojnę w klatce Silesian MMA. Przypominam również, że 12 października w Chorzowie wielki powrót do walk Pawła Hadasia na gali Silesian MMA 18. Zmierzy się z Jasonem Radcliffe'em. Będziemy mieli również kolejnego zawodnika KSW, tylko w walce bokserskiej Henryka Fadipę. Także kto jeszcze nie ma biletów, 12 października Silesian MMA 18 Chorzów. A my wracamy do naszego drugiego pojedynku na gali Silesian MMA 17. No, teraz takie nieprzygotowane te wejście w nogi, też bez ciosów, jak troszkę w poprzedniej walce Przemka Wełnickiego. No i mamy tutaj Kamila Firlajczyka z góry. Łapał ciasto tą gilotynę, ale... tą gilotynę i wkręca się do tej gilotyny. Dobrze. I dobrze ma też złapaną tą głowę. Jest ciasno. Jest ciasno, ale brakuje troszkę skontrolowania wyżej bioder przeciwnika. I przez to Kuba Lubas może się uciec z tej techniki kończącej. No, sam jestem ciekaw, czy topnie to teraz do końca, czy puści. Proszę pamiętać też, że będzie tak długo trzymał. Bardzo ręce się pompują. Bardzo się pompują ręce i później jak wracamy do stójki, to ręce są jak czasami waty. Nie ma czego uderzać. Tak jest. No i Kamil Lubas przetacza swojego przeciwnika, ląduje z góry, no ale cały czas ma tą głowę złapaną, dopiero teraz się teraz wyjął tą głowę i zaczyna z góry sobie pracować krótkimi uderzeniami, a Firlajczyk Kamil się próbuje skręcać do balachy czy trójkąta, cały czas proszę zobaczyć ten ruch bioder. Na razie mamy właśnie tą grę grapplingową, grę parterową. Patryk Chrobak, widzimy tutaj, jak podpowiada Kamilowi, jak ma wyjść, żeby znaleźć się w lepszej pozycji, albo żeby stanąć na nogi. No i przejście teraz gardy. Uderzenie, odwraca się do pozycji żółwia Firlajczyk. Mamy ground and pound, bardzo mocne, sędzia rozciągany. Bliska. I to jest kwestia koniec, czasu, kiedy koniec, Tomasz Jeruszka przerwie ten pojedynek, tak się stało. Pierwsza runda. A więc zawodnik przyjezdny z Kędzierzyna Koźle wygrywa w tym pojedynku. Wielkie brawa dla Jakuba Lubasa, naprawdę wrócił do tej walki i wygrał. Ale Kamil też pokazał kawał serca. Kawał naprawdę dobrej, sportowej agresji w oktagonie. Wielkie brawa dla obu zawodników. Jeden musi wygrać, drugi musi przegrać. Taki to już jest sport. Dokładnie. Brawo, Kuba Lubas. Fajnie, fajnie ten pojedynek poprowadził. I jego ręka ląduje w górę.
Tak jest. Zaraz będzie przed nami ostatni pojedynek z karty semi-pro, a będzie to walka do 77 kg, gdzie Sławomir Pachny zmierzy się z Cyprianem Wicher. Ale zanim do tego dojdzie, wracamy do oktagonu, aby posłuchać oficjalnego werdyktu w tej walce. Ustroń! Jak się bawicie w ogóle? Zwycięstwa! Zwycięstwa! Drugiego pojedynku przez TKO Jakub Luban!